Snopki w zopolu lezały i cekały u odpowiedniego czasu, by je wymucić. Moje dziadki i pradziadki kozdem snopek mucieły cepami. Tata też czasami mucił cepem. Jak potrzebno mu była prosto suma do zrobienia wykrętka, co by jako dziurę pod szczechą mutkać. Młocka była zawdy w zimie, Jak już było po robocie w polu. Do nos przyjeżdżał swoim papajem z masyną do młócenia łomotowy my mówili na niego maszynista. Ustawiał masynę w stodole, a papaja wele stodoły. Trzeba było dobrze naciągnąć pas ten co to łąceł masynę z papajem, co by nie spodał przy młodca. Do młocki przechodziło porę kumotrów, sąsiadek, bo do tej roboty potrzebało sporo ludzi. Kozden miał swoje stanowisko. Jeden z opola frygał snopki na młocarnie, drugi łapał snopka i kłot na stół młocarni, a trzecio, bo to była zwykle kobieta z nożem stoła na masynie i rozcinała snopki, podawała następnemu, który równo wpuscał sumę do masyny. Z masyny wychodziła i suma wymucono i dwie kobiety odbierały ją z rafy i kładły na trzymane przez dwóch chłopów powrósła. Chłopy wiązały powrósłami wielkie snopy i odnosiły dali na podwórze. Powrósła tata robił w ceśni, co by nie marnować czasu przy młodce. Z tyłu masyny sypało ziorno, do jednego worka leciało noj i przedniejse do siewu przeznaczone, do drugiego na mokę, a do trzeciego leciał poślot, co nadawał się ino na łospę do gadziny. Tamty spocza było ze dwóch chłopa, co by wore pełne zior nawiązać, zarzucić na grzbiet i zanieść po drabinie na górę. A tam wsypać do sąsieka. Jeszcze ktoś musiał odgarniać plewy, co wylatywały z młocarni. Młocka to była tak jak żniwa ciężko charuwa. Jak już było całe z opole wymucune, ludzie złazili z masyny upocune, ukurzone. Czasem trudno było poznać, kto jest kto. Mama już cekała wele studni z gorącą wodą w cebrzyku, co by kozden się jako tako łochlasnął przed wspólnym poczęstunkiem. Jak już pojedli, wypieli, co tam gospodarz doł, to rozchodzili się do swoich chałup, bo tamty z ceką na nich łobrządek, a jutro znowu masy mu uciał drugiego sąsiada. Znowu trzeba było i ziół odrobić. Bo w tamtych latach na wsi nikt to nie robił za pieniądze jak teraz. Ino ludzie pomogali jeden drugiemu na łodróbkę. Teraz nam zostało ino wniesienie tych wielkich snopów znowu do stodoły, do zopola, łodrobić młodzkę uporu gospodarzy i można było mówić ze już po młodce.